10 listopada 2022 roku w ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w siedzibie Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbyło się spotkanie wschodniokarpackie wędrówki, tam gdzie rodziła się niepodległa. Inicjatywa ta to wynik współpracy trzech instytucji: Archiwum Państwowego w Przemyślu, Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Przemyślu. Na wspomnianym wydarzeniu miałem okazję opowiedzieć o moich wyprawach w Karpaty Wschodnie, uwzględniając miejsca upamiętniające walki Legionów Polskich w latach 1914-1915 z wojskami rosyjskiego zaborcy. Na trasie wirtualnej podróży, w którą zabrałem słuchaczy, znalazła się m.in. Przełęcz Legionów, Rafałowa, cmentarze legionowe oraz słupy graniczne z czasów II Rzeczypospolitej. Mogłem ukazać piękno Karpat oraz wprowadzić uczestników spotkania w atmosferę tamtych miejsc, a także przedstawić codzienne życie mieszkańców gór. Cieszę się, że moimi słuchaczami była młodzież szkolna oraz mieszkańcy Przemyśla, z którymi mogłem podzielić się wrażeniami z wypraw, ale także pokazać pamiątki związane z historycznymi miejscami odnoszącymi się do walk o niepodległość Polski. Mojej prelekcji towarzyszyła niniejsza wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu, która eksponowała omawiane przeze mnie treści oraz wykonane przeze mnie fotografie podczas moich wędrówek. Zapraszam Państwa na cykl spotkań pod tytułem Tomasz Gołkowski – Wspomnienia z Karpat Wschodnich. Będę chciał zaprezentować Państwu dawne ślady polskości, do których udało mi się dotrzeć na tych terenach oraz piękno tych wspaniałych gór i ich przyrody.